Łącznie ponad 6 milionów złotych ma kosztować termomodernizacja budynków zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich. To już kolejne miliony pozyskane z funduszy norweskich na termomodernizację w naszym powiecie. Ostatnio w starostwie powiatowym w Końskich w związku z tymi inwestycjami odbyła się konferencja prasowa. Podczas niej przedstawiono proces pozyskiwania funduszów norweskich przez naszych urzędników od początku tych działań. Termomodernizacja mechanika jest bowiem tylko przedłużeniem projektu, dzięki któremu ogromnych remontów doczekał się budynek starostwa powiatowego oraz nowego ogólniaka. O tych zakończonych już działaniach mówił Szymon Biały, odpowiedzialny w powiecie za projekt. Ten kontrakt odbywał na ponad 3 miliony złotych i obejmował swoim zakresem zadanie związane z termomodernizacją budynku starostwa i drugiego liceum ogólnokształcącego. Te zadania, jak wiemy, zostały już ukończone i w budynku starostwa wykonano oświetlenie elewacji budynku, to można już zaobserwować, wykonano instalację centralnego ogrzewania na 4. i 5. kondygnacji. Wykonano instalację wentylacji mechanicznej. Jest to rekuperacja, czyli system wentylacji mechanicznej, której to ciepło wywiewane na zewnątrz jest, znaczy powietrze wywiewane na zewnątrz jest pozbawiane tej energii, czyli ona może być ponownie, ta energia cieplna, wykorzystana. Wymieniono również oświetlenie na energooszczędne typu LED. Możemy zaobserwować w tej sali. Po prezentacji, po zaświeceniu będzie widać, że to są oprawy LED-owe. Wykonano również zadaszenia przed wejściami do budynku. Natomiast w budynku drugiego liceum wykonano docieplenie przegród budynku, czyli ścian zewnętrznych, stropów. Wymieniono stolarkę okienną, drzwiową i dokonano modernizacji ciepłej wody użytkowej. Mimo wielu trudności i przetargów, które kończyły się fiaskiem, w końcu znaleziono firmę, która podjęła się termomodernizacji ZSP nr 1. Budynki przy ulicy Staszica już od około 3 miesięcy remontuje firma Anna Bud z Bilczy. Problem polega na tym, że termin oddania, rozliczenia się z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska upływa w kwietniu tego roku. W związku z tym trudno było znaleźć firmę, która, nie było firmy chętnej, która by się zgłosiła i to zrealizowała w tak krótkim terminie i w okresie zimowym. No ale tutaj ta firma się tego zadania podjęła. Jak wiemy, to zadanie jest realizowane. Wiem, że są tutaj uczniowie z tej szkoły, widzą to codziennie. My przejeżdżając obok tego budynku również to widzimy i miejmy nadzieję, że firma do kwietnia zdąży. Jeśli by jednak nie zdążyła, to powiat otrzyma od niej odpowiednie odszkodowanie. Jednak problem będzie o wiele większy. Nierozliczenie projektu w terminie oznacza bowiem restrykcje dla powiatu koneckiego. W najgorszym wypadku nawet zwrot pieniędzy, które zostały przyznane na modernizację wszystkich 3 wspomnianych obiektów. To by oznaczało potężne straty finansowe liczone w milionach złotych. O to, czy firma zdąży z remontem mechanika do końca kwietnia, nie martwi się Beata Jakubowska, dyrektor tej szkoły. Jej zdaniem prace idą bardzo sprawnie. Na dzień dzisiejszy zaawansowanie prac. Ja sobie tutaj przygotowałam takie notatki, bo nie wszystko będę pamiętać. Zamontowano w tym momencie 80% okien we wszystkich budynkach. Zarówno w budynku szkolnym, jak i na budynku warsztatów. Wykonano 3,5 tysiąca metrów kwadratowych docieplenia stropodachów. Oprócz tego w części niższej warsztatów szkolnych, bo nasz budynek warsztatów szkolnych składa się z części niższej i wyższej, zdemontowano 7 świetlików, w miejsce których zamontowano poliwęgla. Na obecną chwilę właściwie już w ponad 83% wykonana jest elewacja zewnętrzna, czyli ocieplona styropianem o grubości 20 cm. Mam nadzieję, że jak tylko już całkowicie ustąpią mrozy, rozpoczną się prace związane z nakładaniem warstw kleju, a następnie struktury na elewację. Wykonana również została konstrukcja stalowa,
pod panele fotowoltaiczne, tutaj widzieliśmy na jednym ze slajdów właśnie dach, na którym ta konstrukcja stalowa pod te panele fotowoltaiczne była wykonywana. W tym momencie konstrukcja jest już zakończona. Na budynku zostaną zamieszczone 174 panele fotowoltaiczne. Właściwie na całym drugim piętrze zostały już pociągnięte kanały wentylacyjne. Zaczęły się w tym momencie prace nad układaniem kanałów wentylacyjnych na pierwszym piętrze i myślę, że gdzieś za dwa tygodnie zaczną te kanały być układane również i na parterze. Wykonano w jakichś 80% system ogrzewania grzewczą klimatyzacyjnego na drugim piętrze i w 70% na pierwszym piętrze. Częściowo zaczęły się już pewne prace również na parterze. Co poza tym? Zaczęto przygotowywać urządzenia, które będą zamontowane do zasilania urządzeń wentylacji i klimatyzacji. Zamontowane już na dzień dzisiejszy są inwertory do paneli fotowoltaicznych. No i oczywiście w kolejnych etapach, kolejne etapy prac to modernizacja oświetlenia, która na terenie naszej placówki przewiduje wymianę ponad 802 sztuki opraw oświetleniowych na oprawy LED-owskie, co również zaoszczędzi nam zużycie energii elektrycznej. Kolejnym etapem będzie wymiana wszystkich drzwi zewnętrznych łącznie z bramami warsztatów szkolnych oraz demontaż i modernizacja świetlików na tej części wyższej warsztatów szkolnych, która znajduje się od ulicy Gwiazdowej. Jak Państwo przejeżdżacie ulicą Gwiazdową, to w tej chwili widać, że tam już pewne prace się zaczynają. Także inwestycja, przedsięwzięcie jest ogromne. Ale myślę, że takie budujące jest to, że na dzień dzisiejszy wszystko idzie bardzo sprawnie. Mamy jakieś tam niewielkie problemy, prawda, lokalizacyjne, ale sobie z tym radzimy, ponieważ na obecną chwilę wyłączyliśmy całe drugie piętro z użytku. Młodzież ma zajęcia na parterze na pierwszym piętrze oraz w budynku warsztatów szkolnych. To tyle, panie starosto, w takiej kwestii informacyjnej, bo myślę, że to jest też istotne, żebyśmy sprecyzowali, na jakim etapie te prace wszystkie trwają. Przypomnijmy, że w ramach remontu budynków ZSP nr 1 wykonane zostaną między innymi system inteligentnej klimatyzacji i chłodzenia, wymiana oświetlenia, wszystkich instalacji, ocieplenie budynku i wykonanie nowej elewacji.